Tramwaj, kierunek Parada. Witam Was tutaj, cześć tam Zanurz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Parada. Tym razem to jest drugi odcinek, bo to jest już druga parada, jaką Wam tutaj pokazuję. I przyjechałem trochę wcześniej na nią, a konkretnie ponad godzinę wcześniej, z tego co pamiętam. Półtorej godziny przed rozpoczęciem, jeszcze faktycznego rozpoczęcia parady, w teorii. I nie było nikogo, nie było żadnego tramwaju. W sensie tramwaje się dopiero rozkładowały ze swoimi namiotami, a tramwaje dopiero przyjeżdżały. I udało mi się wystartować drona, mimo tego, że wpadało prawie cały czas. Jak widzicie, tramwaje historyczne przyjeżdżają. Oczywiście o Hyundaiu też będzie, bo umówmy się, wszystkie osoby, które tam były, to zazwyczaj w większości chyba były po to, żeby zobaczyć nowego Hyundai'a. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tak czy siak, parada Hyundai'a za chwilę. Jak widzicie, tak to wygląda. Tym razem parada Wam pokażę trochę z innej perspektywy, jak ostatnią paradę, tą w maju. Pokazywałem Wam z lotu ptaka głównie, z drona i z różnych perspektyw Warszawy. Tym razem przejechałem się całą paradą tramwajem historycznym i po części będziemy mogli zobaczyć Hyundai'a od frontu, jak jedzie, a po części inne tramwaje, które też będą jechać obok nas, także to będzie dosyć ciekawe. Tu proszę bardzo, ładne ujęcie na tramwaj historyczny. Ja się na wszystkich numerach nie znam, mogę tutaj zasmucić wszystkich fanów komunikacji miejskiej. Ja aż tak dobrze nie znam się na taborze, po numerze i tak dalej, wszystkiego wam nie powiem. No niestety. Na taborze aż tak dokładnie się nie znam, wiem mniej więcej, znaczy mniej więcej, i tak pewnie wiem więcej niż zazwyczaj. I dosyć dużo ciekawych rzeczy mogę powiedzieć o niektórych taborach. Jednakże wchodzenie jak dla mnie w numery seryjne i jeszcze inne bajki, dla nich to trochę dla mnie za wysoko. Także no tak, tak to wygląda. No jak widzicie, przyjeżdżają, wjeżdżają, zamieniają się miejscami, żeby wszystko było idealnie. I czerwona wstęga, ona czeka na ten oto i tramwaj, który się ukrył za drzewami. I tak sobie latam dronem, a tu patrzę, o! Już się pojawił, tak bez zapowiedzi, bez hucznej imprezy. Swoją drogą to było dosyć ciekawe, jak on wjeżdżał na tą bandlę, bo po pierwsze, jak widzicie, zatrzymał się przed tym zotnicą. Bo zotnice na placu Narutowicza są nieelektryczne i trzeba je wszystkie ręcznie przestawiać. Ale on i tak zbytnio tutaj modowniczy nie przestawiał ich, tylko sobie obejrzał ją. Za chwilę zresztą zobaczycie. Po prostu inne osoby przestawiały, a ta akurat była dobrze w miarę ustawiona. Tylko wiecie, tego nie najlepiej widać pewnie z fotelu, jak się tam siedzi na górze. Więc lepiej wyjść, sprawdzić dla bezpieczeństwa, jak to zrobił ten motorniczy, proszę bardzo. Przy okazji możecie zobaczyć, jak się wchodzi i wychodzi z tych drzwi, ale to jeszcze parę razy w tym filmie będzie widać. Także proszę bardzo, wchodzi się, no jest tam ta rączka do wspinania się, jednakże trzeba się wspinać, także to nie pozostaje bez zmian. Swoją drogą całkiem ładnie ten Hyundai możemy w końcu zobaczyć, wygląda od z góry. To mi się naprawdę podoba. Ogólnie te tramwaje nowe, te wszystkie wyglądają całkiem zacnie z góry. Chociaż tu z przodu taka jest jakby bateria czy coś, nie wiadomo co to jest wstawione. No i kolejna zatnica to kolejny powód, żeby się zatrzymać. I teraz zobaczcie, jak wjeżdżamy na pętlę. Ile jest tutaj fotoreporterów i osób, które robią zdjęcia? No normalnie jakby jakaś gala mody. Największa gwiazda wchodziła, a tu wjeżdża nowy Hyundai po torach. Tak, to jest dosyć ciekawe. Na tego się nie spodziewałem. Przy okazji możecie głosować na stronie tramwajów warszawskich na nazwę dla tego tramwaju. Możecie wymyśleć samemu i ją tam przesłać do nich. Także jak widzicie, no całkiem ciekawe to jest. Nie powiem, że nie. No i tak wygląda. Wjechał na pętlę. Proszę bardzo, tak wygląda od frontu z innymi tramwajami historycznymi. Zobaczcie, jaki on jest długi. To jest najdłuższy tramwaj w Warszawie przy okazji. I tego faktycznie nie można mu odmówić. Jest strasznie długi. Zwanego ten film, z tego co widzę, trochę mi się tu wydłuży, bo będzie trwać prawie 17 minut chyba. To dlatego, że dosyć szczegółowo wam pokażę cały przejazd. Pokażę wam po prostu cały przejazd tramwajami. Prawie cały, bo tam na początku nie miałem jak przyczepić kamerę, a później to już, wiecie, poszło jak słodka. Jeszcze tutaj parę zdjęć, możecie zobaczyć, jak wygląda Hyundai z góry i pozostałe tramwaje. No, o wiele więcej się dzieje na dachu niż w tych starszych modelach. Po prostu widać od razu tutaj jakieś inne urządzenia elektroniczne. Tego jest po prostu multum. No i tu od tyłu też były barierki, żeby przypadkiem sobie nie podejść do Hyundai od tyłu i go tak, nie wiecie, nie zajść od tyłu, bo to byłoby nielegalne. Swoją drogą to też ciekawe, żeby było pełno ochrony od Hyundai'a, żeby przy tego przypadkiem coś mu się nie stało, bo on jeszcze nie jest w eksploatacji warszawskiej. Jeszcze tam musi przejść przebieg bez awaryjności na, nie pamiętam ilu
kilometrach, tysiąc ileś, coś tam, coś takiego to pewnie jest. No i też bardzo krótki Jazz. Będziemy mieli też krótkie Hyundai i one prawdopodobnie jeszcze w tym roku przyjdą. Także jeszcze Hyundai pojawi się jednokabinowy i jeden krótki. Także będą dosyć ciekawe. W Warszawie nie mamy zbytnio, nie pojawiają się nam, znaczy nie mamy żadnego krótkiego, dwukierunkowego, a to w sumie może i dobrze. Bo Jazzy i Swingi Duo, no i te Hyundai teraz spokojnie będą obsługiwać kierunki dwukierunkowe. Jak teraz Wilanów, bo na Wilanów główna trasa będzie z właśnie tylko i wyłącznie jednokierunkowa. Także tak to wygląda. No i wsiedliśmy do tramwaju, jedziemy w paradzie. To jest przy okazji numer 4202 Hyundai'a. W sumie to nie wiem, czy to jest ten, który był na konferencji prasowej w czerwcu, czy nie, czy inny. No tak czy siak, jak widzicie, tak wygląda Hyundai. Całkiem światełka dobrze mu widać. I przyjechał Iwanu. Słonego lustratka oczywiście są elektroniczne. Nawet całkiem ten nieźle było widać ten napis Warszawa. No i tu niestety jakiś inny tramwaj podjechał i już nie możemy popatrzeć na Hyundai, proszę bardzo. No cóż, będziemy oglądać całą Warszawę z tym tramwajem. No przyjeżdżamy obok dworca centralnego. Tutaj całkiem nieźle sytuacja jest przy okazji na rondzie 40-latka, 40-latka Dmowskiego, które mieliśmy przed chwilą. Jeszcze miniemy jej raz i nie sądziłem, że tam już tak szybko rozebrali wszystko. Jakby tam na środku rondo to już nic nie ma. Rondo de Gaulle, minęliśmy Palmę i jesteśmy na najwolniejszym moście tramwajowym w Polsce. W Polsce może nie, ale w Warszawie na pewno, bo tutaj po prostu trzeba zwolnić, ale i tak całkiem tramwaje historyczne to tam, wiecie, ja na mile fabryka dała właściwie. No i proszę bardzo. Tak to wygląda, tutaj zakręciki, swojego z zakrętów różnych jeszcze będą wstawki, tam gdzie mi się udało trochę Hyundai na przykład wyciągnąć i inne tramwaje, bo na zakręcie to wiecie, od razu więcej widać, ładnie się prezentują wszystkie tramwaje, wszystko ładnie się w ogóle prezentuje. Także tak to wygląda, swojego całkiem ładną trasę tutaj nam przygotowali tym razem, bo się tu można było naprawdę nakręcić w lewo, w prawo, w trzecią, w czwartą, tak jak się płynęło Dunajem. Czy teraz będziemy skręcać w lewo, czy w prawo, jak kiedyś pływałem z pływem. To było coś z tych rzeczy. No i proszę bardzo, rondo, w sensie nie rondo, tylko metro, dworzec wileński. Jedna z najpopularniejszych stacji M2, jeśli nie naj. Bo Świętokrzyska chyba jest trochę bardziej popularna. Tak czy siak, ogólnie M2 to jest hit, jeżeli chodzi o komunikację. Tam tak dużo osób z niej korzysta. Ale o tym to nieraz już mówiłem, więc nie będę się powtarzać. Tutaj ten odcinek bardzo mi się podoba, ten tramwajowy, którym właśnie jechaliśmy wzdłuż Wisły tutaj. Jest całkiem ciekawe tam obok zoo. Taki inny niż inne. Tu jest jedyny odcinek w Warszawie, gdzie mamy drewniane podkłady na moście, gdzie mamy drewniane podkłady pod torami tramwajowymi. No i to jeszcze jest na moście. Słyszałem podobno, że to mają zmienić, no ale na razie jeszcze tak jest. Swoją drogą też widziałem, że tramwaje warszawskie latały swoim dronem, ale nie widziałem jeszcze filmu na ich stronę, w sensie na ich kanale, więc nie wiem, może będę pierwszy, kto wie. Czy ten film dla was się pewnie pojawi w poniedziałek jakoś później. Także tak to wygląda. Przy okazji właśnie a propos tego filmu, to jest pierwszy odcinek z nowej serii Dni Transportu 2021. Pierwszy, jak widzicie, jest z Parady Tramwajów, jutro będzie z Metra, a trzeci to zobaczycie. Zobaczymy, czy się domyślicie, co będzie trzecie. To jest dla was trochę ciekawostka, niespodzianka. Trzeci będzie 3 dnia, czyli w środę, jeśli się dobrze wszystko poukłada, a we wtorek zobaczycie metro Kondratowicza. Nie tylko zwiedzanie metra bezpośrednio ze środka, ale również zobaczycie z góry, jak to wszystko wygląda i ogólnie podsumowanie prac budowlanych na tej stacji, bo jakoś później w tygodniu się pojawi odcinek z całego Brudna. Brudna i Zacisza, bo już o Kondratowiczu nie będę mówić, bo wszystko wykorzystam we wtorek, czyli dla was jutro. Przy okazji z Sykutem parę odcinków nowych przygotowujemy. Ale jest. Mam tak dużo filmów do zmontowania teraz, że one czekają właściwie w kolejce. I zresztą możecie to zauważyć, że teraz prawie codziennie się pojawiają filmy. A jak teraz w sobotę, w niedzielę nic nie było, dlatego że nie miałem już czasu zmontować. Bo na tych dniach transportu to ja prawie całe dnie spędzałem teraz. Że po prostu już w niedzielę to. Właśnie montuję to w niedzielę. Ale zwątpiłem z montowaniem tego jeszcze na niedzielę. To już za późno byłoby i dla was, i mi by się już trochę nie chciało. A też przy okazji, chociaż jeden dzień w tygodniu mógłbym się trochę dłużej pospać niż 6 godzin. Wiem, dla niektórych to może być strasznie długo, ale ja bym jednak wolał więcej. No i wjechaliśmy na plac Narutowicza. Ponownie jesteśmy w tym samym miejscu i ujęcia, proszę bardzo, z aparatu
z gimbala, jak jechaliśmy. I można zobaczyć przy okazji całkiem zacnie Hyundai'a. To jest z okna, nagrywamy ręcznie, kamera była przyczepiona do tramwaju, a tu mamy trochę inne ujęcie. Swoją drogą coś podobnego, jak tutaj mieliśmy przejazd całym trasą właśnie parady tramwajów, szykuje je z różnych linii tramwajowych. Nie mówię tylko o dwójce, bo dwójka na pewno się pojawi, ale najdłuższa linia tramwajowa w postaci siedemnastki też brzmi jak coś ciekawego. Może wam się taka seria spodobałaby, w której bym jeździł i przejeżdżał całe linie tramwajowe z jakimiś może informacjami historycznymi i innymi ciekawostkami. Co wy na to? Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy waszych propozycji. Co o tym byście sądzili? Planuję taką już serię od dawna, ale niedługo może będę mieć nie więcej czasu, tylko nie pomysłu na szybkie odcinki do zmontowania. Może coś takiego bym powiedział. Bo i tak teraz nowa część z podserii warszawskiej średnicy, gdzie pokazuję wam stacje, które już zostały zbudowane, to jest dosyć ciekawa. Będziemy mieli takie jeszcze dwie stacje, których jeszcze wy nie widzieliście, a już są nagrane pewnie z Sykutym, jak wy to oglądacie. Także tak. No i proszę bardzo, tak wygląda tramwaj w środku. Było trochę osób, bo jechałem tu historycznym. I widzimy dalej tramwaj, który się wtarabanił i nie chciał nam pokazać Hyundai'a. No jak tak można? No i skręcamy tutaj, już prawie jesteśmy przy pętli Ratuszowa Zoo. To jest jedna z moich ulubionych pętli tramwajowych Zoo. Tam jest jeszcze ten jeden kozioł, kozioł od tramwajów, który pozostał po przebudowie, w sensie po budowie drugiej linii metra na dworcu wileńskim. Jednakże i tak ten kozioł według mnie jest hit, a ta pętla to jest podwójny hit. Szkoda, że takich pętli mamy dużo w Warszawie i nie są wszystkie wykorzystywane. No chyba, że mamy te tramwaje, na przykład linii te, które tam kiedyś zawracał, czy inne te tramwaje, na przykład z powodów awarii, czy innych rzeczy. Czasami też tak robią. Przy okazji, jak widzicie, parada odbywała się, jak już jeden tramwaj przejechał na zielonym, to wszystkie pozostałe też przejeżdżały, bo był zatrzymywany ruch. I to całkiem sprawnie im szło. Naprawdę zdziwiłem się, że nie była aż tak długa ta parada chyba jak ta ostatnia. Bo ta trwała godzina z kawałkiem, a tamta poprzednia chyba prawie z 2 godziny, więc nie było aż tak źle. No i widzimy, Hyundai tam ciągnie się. To jest po prostu jak jakaś limuzyna, strasznie to długi tramwaj. Będę chciał jeszcze go poglądać, jak już na jesieni będzie normalnie jeździć, ale naprawdę to jest jakiś strasznie podługi tramwaj. Jakby ja tego... No nie wiem. Będę musiał się do tego przyzwyczaić. W ogóle będę musiał się do niego przyzwyczaić i mam nadzieję, że... Jakieś tam zapaszki w nim puszczą specjalne, Hyundai'owe zapaszki czy coś, no nie wiem. Jedziemy na Marszałkowskie i tutaj mój ulubiony fragment, gdzie normalnie jak się jedzie tramwajem, to się jedzie trochę szybciej niż teraz. Tak jak tutaj na załącznym obrazku, ale ciekawy to fragment, bo się jedzie raz w jedną, raz w drugą. Ciekawe to musiało wyglądać w Hyundai'u i od razu mówię, czemu mnie tam nie było w Hyundai'u. Ja jedę tędy, bo miałem szacunek do tego, żeby nie pchać się w taki wielki tłum, jaki tam był. Jakby... Nie chciałem jeszcze bardziej wchodzić, jakby chyba pasażerowie, którzy tam byli, pewnie ktoś z was tam był, w komentarzach mi na pewno napisze, to jak to ktoś tam mnie powiedział, że to pewnie widzieliście tylko głowy innych osób. Na pewno nie było aż tak źle, ale jakbym jechał przez półtorej godziny tym tramwajem, to mógłbym się do niego zniechęcić i nie chcieć znowu go podziwiać, a jak go widziałem na dystans, to mi na razie wystarczy. Oczywiście już go zwiedzałem w czerwcu, tam widzieliście film wtedy, to i to on to tam podbił kontrowersję i w ogóle. Ale tak, trochę tutaj jeszcze o tym tramwaju będzie w najbliższym czasie, tam będę coś tam wrzucać, podrzucać, żebyście mogli sobie poglądać, zobaczyć i tak dalej. No ma, no i widzicie, powoli już tutaj będziemy skręcać i dojeżdżę do naszego obiektu końcowego. Przy okazji to była dla mnie nowina, bo będę mógł pójść się umyć i pójść spać. A to jest bardzo dobra nowina, bo cały odcinek dzisiaj nagrywam, jak możecie zauważyć, inną metodą, a mianowicie dogrywam swój dźwięk do już zmontowanego filmu. Według mnie trochę to ciekawe, a w zależności od różnych filmów wykonuję to w różnych technikach. A, jeszcze jedna wielka ciekawa nowość, jak już przy okazji jedziemy tutaj na kanale, niedługo będzie dosyć duży update. I nie mówię o jakiś update na serwerze, na Discordzie czy coś, tylko całej oprawy kanału, filmów, które tutaj teraz widzicie, się trochę zmieni na nowy. Jest to przy wsparciu właściwie w całości od wspierających. Z ostatniego okresu wszystkie prawie pieniądze poszły na to. Wszystkie, no duża część pieniędzy od wspierających poszła na ten projekt. I jeszcze przy okazji nowy mail powstał
już prawie działający, avizo@nosz.pl. Nie, .waw.pl, żeby było jeszcze ciekawiej. To jeszcze raz, avizo@nosz.waw.pl. Mail już działa, jeszcze nie jest w pełni operatywny, ale jak coś napiszecie, to już tam do mnie dotrze. Ale to głównie jakieś tam zapytania biznesowe, że tak to powiem. Także z takich ciekawostek. I tu zobaczcie w ogóle, Hyundai wjeżdża. Co nie? On sobie spokojnie wjeżdża. I fotoreporterze, bo on w ogóle zaczął wjeżdżać na inny tor niż wcześniej był. I jedne, drugie, trzecie, czwarte, telefony, zdjęcia, normalnie gwiazda wjechała. Swojego też taka ciekawostka, jak jechałem tramwajem właśnie historycznym i był pewien moment, że tramwaj skręcił i było widać Hyundai, to normalnie jakbym był na jakiejś konferencji prasowej, jakaś była gwiazda. Po prostu tak zaczęły strzelać aparaty. Po prostu coś ciekawego. No i tak się wychodzi z tramwaju, a nie jakieś tam problemy. Widzicie? Łatwizna. Dobrze, macie tutaj jeszcze parę zdjęć krótkich z tramwaju, jak wygląda. To jest chyba jedno krótkie ujęcie. No widzicie, jaki był tłum, a to było chwilę po zwiedzaniu. I z tego, co widziałem, w środku była 20. I też ktoś zauważył, że tam była nieźle data przestawiona. Był chyba 26 czerwca, czy jakoś tak? No dosyć ciekawie. Tak wygląda pętla Plac Notowicza z powietrza, z wieżowcami Warszawy, z tramwajami. I może niedługo jest planowany remont też tej pętli, ale to jest tak daleko planowane, że na razie nawet ja o tym jeszcze nic nie mówię. A jak coś już będzie, to będę wam więcej mówić. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów i kolejne filmy z Dni Transportu z tego roku, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Naprawdę, trzeciego dnia możecie się zdziwić, co ja mam dla was. I całkiem ciekawy to będzie film. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Takim tu akcentem kończymy, lądując dronem na ziemi, jak to czasami bywa. Cześć!